Myślę poprzez narastający w uszach szum. Jeszcze raz obejmuję spojrzeniem ściany, kolorowe kawałki płótna, wystające grzbiety książek na półce. Czy wszystko pozostanie tak samo, kiedy mnie już nie będzie? Czy suknie zapomną zapachu mojego ciała? A ludzie? Mimo wszystko jestem. Mówię do ciebie, kochany. Słyszysz mnie? W mojej piersi delikatnie uderza serce. Żyję. Pamiętaj, kochany, że mojej krwi nie wolno krążyć szybciej, że mojemu sercu nie wolno drżeć. Patrzyliśmy na siebie tak, jak gdyby to był cud, że jesteśmy razem. Jak gdybyśmy się odnaleźli po długiej rozłące. Przed operacją jestem taka czysta, że nie jestem już sobą. Moje wyjałowione ciało nie jest mną. Kochany, boję się. Nasłuchuję serca. Czy nie zatrzyma się nagle po krótkim, bolesnym szarpnięciu? Jak byłam mała i chorowałam, przychodziła do mnie mama, siadała na łóżku i czytała mi książki. Słuchałam jej słów i budowałam obrazy. Byłam w nich dorosła i byłam wszędzie. W Afryce, Ameryce. Płynęłam przez ocean albo po prostu jechałam na rowerze. Rozsadzało mi piersi. Serce rosło we mnie jak dziwny płas. Coraz mniej miejsca zostawiając na oddech. Potrafią mronić lepiej niż cisza. Czy słowami mogę jeszcze cokolwiek powiedzieć? Nasz ból, nasza miłość. Ludzie pogrzebią nas w pamięci równie szybko, jak pogrzebią w ziemi nasze ciało. Drzewa umierają inaczej niż ludzie. Drzewa wyglądają tak, jak gdyby cieszyły się własną śmiercią. Śniło mi się, że jestem drzewem.
Moja naga skóra nabrała szorstkości kory. Moje ręce stały się gałęziami. Mojego serca nie smuć się. Nakarmię ci ziarnem radości.